ale jednocześnie gubi się według mnie gdzieś ten główny wydźwięk animacji. Ty masz tym mniejszy problem, mi się to nie podoba. Tak myślę, że mi się nie podoba w tym momencie. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszedł czas, aby porozmawiać sobie o kinowej adaptacji live action jednej z chyba naszych ulubionych animacji Disneya, czyli Mulan. Filmu live action, wokół którego jest wiele kontrowersji i to nie tylko tych związanych bezpośrednio z filmem, ale my w tym materiale zajmiemy się przede wszystkim samym filmem. No i Rafale. Nie będziemy wchodzić w te szczegóły, które tutaj Disney sobie sam trochę naważył bigosu i ma dość poważny problem z tym filmem, ogólnie z jego kampanią i z tym, co się wokół niego dzieje, ale my jako, że tutaj się skupiamy głównie i wyłącznie na popkulturze, to zajmiemy się samym filmem i tym, jak wyszedł jako film, nie wgłębiając się w żadne te jakieś tam zakulisowe sprawy. No a jest to film niezwykły, jeżeli chodzi o te live action, adaptacje animacji tych klasycznych Disneya. Dlaczego? Ze względu na to, że jest to film, który był reklamowany jako coś zupełnie innego. Coś, co w ogóle ma zmienić podejście do tych adaptacji, ze względu na to, że no właśnie nie do końca jest on adaptacją animacji, tylko bardziej skupia się na tym, na czym animacja była wzorowana, czyli na chińskiej legendzie o Hua Mulan, która jest legendą, którą każdy Chińczyk zna. I to, co ważne, kiedy wyszła animacja, no to tam właśnie na rynku wschodnim nie została ona zbyt dobrze przyjęta, zbyt ciepło przyjęta, właśnie ze względu na to, jak bardzo różniła się od tej legendy. No więc tutaj Disney postanowił pójść w zupełnie inną stronę, co ja osobiście bardzo doceniam, że zrobili coś innego, nie szli kropka w kropkę tak jak w animacji. No ale jak wyszło, wyszło tak sobie. No właśnie, bo to jest istotne, to o czym powiedziałeś, ja się z tym wszystkim zgadzam, bo my wielokrotnie podkreślaliśmy, że my rozumiemy konieczność czy chęć robienia live action klasycznych animacji Disneya, ale jeśli będzie w nich coś nowego, materiał o naszą rozmowę na ten temat będzie link na dole, wrzucimy w opisie, jeśli będziecie chcieli do nich zajrzeć. I tutaj dostaliśmy coś innego, tylko tutaj jest taka inkorporacja, bo są elementy, które pozostają nam z animacji z 98 roku, są elementy, które są wyciągnięte właśnie z legendy o Hua Mulan, tej chińskiej legendy, którą faktycznie zna chyba każdy Chińczyk, bo uczy się o niej w szkole, ale jest tutaj coś jeszcze, bo są tutaj elementy, które są takim amalgamatem kulturowym, łączącym kulturę chińską, w ogóle kulturę wschodu, też z elementami kina wschodu, prawda, i literatury wschodu, bo to widać na pierwszy rzut oka i ja jestem rozdarty, bo nie wiem, czy słusznie w tę stronę zawędrowano, bo oczywiście Disney chciał się otworzyć na rynek chiński, bo ten film jest też kierowany na ten rynek, przede wszystkim na ten rynek i stąd te wielkie kontrowersje, ale jednocześnie gubi się według mnie gdzieś ten główny wydźwięk animacji. Ty masz tym mniejszy problem, mi się to nie podoba. Tak myślę, że mi się nie podoba w tym momencie. Bo no jest to coś zupełnie innego. No, na inne aspekty film stawia niż stawiała animacja. Na zupełnie jakby czym innym jest podstawa filmu tutaj, a o czym innym jest podstawa filmu w animacji. Jakby te wartości się trochę rozjeżdżają tutaj. Tak, bo ten film bardzo mocno wizualnie, w kwestiach wizualnych i w kwestiach fabularnych bazuje na tym gatunku kina azjatyckiego, kina wuxia, czyli kina sztuk walki, gdzie jest ten jeden wielki wybrany, który włada wielką mocą wewnętrzną, mocą chi, który musi przezwyciężyć jakiś problem, stać się tym prawdziwym bohaterem, a jednocześnie po drodze pokazuje, jak włada się
sztuką walki, bronią białą i fruwa się po budynkach, skacze na wysokie... Biega po ścianach. Dokładnie. I ten film tak wygląda, ale przez to, że nasza Mulan staje się wybraną, która potrafi władać wewnętrzną mocą, nie ma tego momentu, w którym nabiera umiejętności podczas swojego treningu wojskowego, bo już ma je wcześniej. I to jest ten moment, który chyba, ten element, który bardzo mocno zmienia wydźwięk, bo sugeruje, że Mulan jest wyjątkowa od początku i że jeśli nie jesteś wyjątkowy, to trudno, no to niczego w życiu nie osiągniesz. A animacja Mulan pokazywała, że niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, skąd pochodzisz, jeśli będziesz się starał, jeśli będziesz walczył o swoje, jeśli będziesz próbował dojść do pewnego poziomu swoją ciężką pracą, no to masz na to szansę. I wydaje mi się, nie musisz być wybrańcem, prawda? I wydaje mi się, że to jest ten największa zmiana, która raz może nawiązywać mocniej do kultury azjatyckiej, kultury chińskiej, ale jednocześnie gubi ten fantastyczny wydźwięk animacji, która faktycznie mogła być... Mulan mogła być wzorem do naśladowania, prawda? I tu ja mam z tym największy problem. Przejdźmy może do największych różnic, jakie są między animacją a samym filmem. Może ja zacznę od tego, od tej zmiany, która mi się w sumie chyba najbardziej podobała. Mianowicie rozbicie Li Shanga na dwie postacie. Gdzie mamy tego surowego dowódcę, któremu tu Mulan musi zaimponować, który... No, absolutnie nie może być brany jako ten element miłosny w tej opowieści. No i mamy tego jednego z tych bohaterów pobocznych, tych żołnierzy, który w jakimś stopniu może być brany jako właśnie jakiś love interest, aczkolwiek to, tak jak mówimy cały czas, to jest bardzo oparte na tej kulturze wschodniej, chińskiej, gdzie te elementy takie związane z jakimś romansem, no tam są ludzie dużo bardziej powściągliwi, więc to może być brane ten wątek jako element jakiś tam właśnie wątku romansowego, aczkolwiek no to nie jest taki jakiś romans czy związek, o jakim my sobie myślimy oglądając te filmy zachodnie. Ale to dobrze, więc, to akurat chyba dobrze. Nie, to jest okej, okay, tak, tylko... To nadaje też zupełnie inną dynamikę między tymi postaciami, gdzie faktycznie mamy, wiesz, mamy tego dowódcę, który jest owiany takim szacunkiem i tutaj respektem i Mulan też stara mu się zaimponować za wszelką cenę. No i mamy ten wątek gdzieś tam jakoś traktowany miłosny. No w animacji to było wszystko zbite w jedno, co no też dawało zupełnie inny wydźwięk. No tutaj mi się to dużo bardziej podoba. Mm-hmm. Wracając jeszcze właśnie do naszego dowódcy Tanga, granego przez Donnie Yena. Ciekawostka, taka śmieszna ciekawostka, no bo nasz dowódca mówi naszym żołnierzom o mocy chi, która przepływa przez wszystkie żywe istoty, jest wszędzie obecna i może sprawić, że będziecie mogli ją wykorzystać, potrafili ją wykorzystać do celów, jak powiedzmy, filozoficzno-wojskowych, prawda? I ta sama postać, ten sam aktor, Donnie Yen, grał takiego prawie Jedi w Rogue One, który też był tym ostatnim, który wiedział o mocy, wiedział o Jedi. Że tak, przenika tak, wszystko. Że przenika wszystko i od razu mi się, jak on mówił o chi, to ja myślałem, midichloriany! Tak, a może teraz przejdźmy do naszych wielkich złych, bo tutaj też mamy zmianę w porównaniu do animacji. Mam tak naprawdę Zuola i postać wspierającą Zuola, która jest też, powinna być istotna w kontekście Mulan, ale gdzieś się troszeczkę gubi, bo mamy tego Bori Chana, który chce się zemścić na imperatorze, na cesarzu za śmierć jego ojca, również Bori Chana, i mamy jego wiedźmę, taką towarzyszkę, która właśnie też potrafi wykorzystywać moc chi, która stoi u jego boku, ale tak naprawdę oni się nie dogadują za bardzo, bo oni mają dwa zupełnie różne powody, aby być tymi złymi filmu, prawda? I no właśnie ta czarownica, ja bym właśnie się nie zgodził, że ona jest jakby po stronie tego głównego antagonisty, ona jest jakby tą trzecią opcją w tym, trzecim wątkiem stronie. W tym filmie, ona tylko i wyłącznie broni swojej strony, to, że ona pomaga mu, no to tylko ze względu na to, że on jako jedyny jej nie odepchnął w trakcie jej życia. Ale kiedy tylko się nadarza okazja, żeby jakby się wyrwać z tej relacji, to od razu to robi.
Więc ona tutaj jest taką jakby trzecią stroną, tak dla mnie. Tak, bo jakby ona również, właśnie to jest ciekawostka, ciekawa rzecz, bo mówi się nam, że mężczyźni mogą wykorzystywać moc chi do honorowych czynów, a każda kobieta, która jest w stanie to robić, musi się ukrywać, bo inaczej zostanie określona mianem wiedźmy i wypędzona. No i właśnie nasza wiedźma, czarownica została wypędzona, jest na świecie sama i odnajduje Mulan. I mówi Mulan, że one są takie same, żeby się do niej przyłączyła, stworzą razem rodzinę, będą mogły pokazać ludziom, którzy je odtrącili, tak naprawdę, jak potężne są. Ale Mulan się nie zgadza. I Mulan pokazuje, że nie, że można inaczej, że ja nie chcę być tą złą. No i tu pojawia się mały spoiler, no nie? Pojawia się redemption arc naszej wiedźmy, co jest bardzo z prostym rozwiązaniem. Grubymi nićmi szyte. Dokładnie tak. Wracając jeszcze do tego, co o czym wspominałeś, o tym wewnętrznym chi Mulan i o tym, że ona od razu jest tutaj niemalże super bohaterem tej historii i od razu wszystko już umie, to też znacznie zmienia wydźwięk finału. Gdzie faktycznie w animacji był postawiony nacisk na to, że Mulan jest dobrą osobą i ratuje cesarza. Bo, znaczy, to oczywiście jest spoiler do animacji, ale myślę, że animacja, która ma ponad 20 lat, to chyba możemy spoilować. I ona tam ratuje tego cesarza dlatego, że chce go uratować, bo jest dobrym człowiekiem po prostu. A tutaj to jest rozdmuchane na wszystkie cztery strony świata, że ona ratując cesarza, ratuje całe Chiny i w ogóle spełnia swój obowiązek jako żołnierza, bohatera. Dokładnie. I po prostu jest przyjmowana z największymi honorami. Wszyscy już... W ogóle nawet cesarz już jej oferuje w swojej gwardii miejsce i w ogóle jest uznawana za bohatera tutaj narodowego, co też nie do końca jest fajne. Ja rozumiem, że to pewnie ma też związek z tym, jak była poprowadzona legenda, ale to mi się też, ta zmiana też mi się nie podoba w stosunku do animacji. I widzisz, i tutaj jest ważna rzecz, bo tutaj jakby znika całkowicie ten wydźwięk taki, wiesz, pokazania, że Mulan zdobyła wszystko sama, doszła do wszystkiego sama, no bo, że jakby jest sama dla siebie osobą, w ogóle wyrywa się z tych ram stereotypów, bo ona tak naprawdę ze stereotypu kobiecego, czyli tej potulnej kobiety, której celem jest zostanie żoną i wtedy przyniesienie honoru rodzinie, wpada w stereotyp mężczyzny, wojownika, którego celem jest służenie cesarzowi i ochrona jego życia i całych Chin, prawda? I jakby z jednej puli przeznaczonej dla kobiet wpada w pulę przeznaczoną dla mężczyzn. I to jest kolejny problem, który jakby bardzo mocno ogranicza rozwój samej postaci, jaką jest Mulan. Ona nie może, ona jakby nie jest w tym momencie żadnym przykładem, żadnym motywatorem, tylko po prostu wykonuje rozkazy. Może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na tym momencie, jakby na tej kwestii, która wywołała chyba największe kontrowersje wśród fanów animacji, czyli braku naszego tutaj duchowego opiekuna Mulan w postaci Muszu, który w ogóle się nie pojawia w filmie. Przynajmniej ja nie zwróciłem uwagi, może jakieś nawiązanie ty wyłapałeś, ale wydaje mi się, że raczej w ogóle nie jest wspominany. No mamy tutaj motyw Feniksa, który się przejawia gdzieś tam od samego początku, który jest jakby duchowym opiekunem tej świątyni i w ogóle tam duchów przodków. No i on jest jakby takim przewodnikiem Mulan przez całą tą podróż, pojawia się w różnych miejscach, gdzie ona ma jakieś problemy, wskazuje jej albo drogę, albo pomaga. I to jest moim zdaniem ta kwestia, którą faktycznie mogli, rozmawialiśmy przed nagraniem, że jakby ja się nie do końca zgadzałem, że jest miejsce na Muszu w tej historii, ale kiedy wspomniałeś o tym, że na przykład zamiast tego Feniksa mogliby zastąpić go takim bezimiennym smokiem, który byłby jak takim swego rodzaju przewodnikiem dla Mulan, no to faktycznie mogę się zgodzić, że faktycznie mogli to zastąpić i w ten sposób mielibyśmy tutaj zaspokojone jakby potrzeby tych fanów animacji, aczkolwiek ja cały czas rozumiem, że to wszystko jest związane z tą legendą i tam o żadnym smoku mowy nie było, tylko właśnie ten o Feniksie, więc wydaje mi się, że tutaj jak już
szli na całość, na rynek chiński, no to niestety. Tylko musieli pojawia się w tym momencie, że oni mówią, że chcieli film przystosować bardziej do rynku chińskiego, ale tak naprawdę no, dużo pieniędzy też będą musieli zarobić na rynku europejskim czy rynku amerykańskim. Więc no, przystosować historię do rynku chińskiego to jedno, ale jednocześnie zachować te elementy, które sprawiły, że ludzie zakochali się w animacji z 98 roku na zachodzie, no to też powinni, prawda? Więc wydaje mi się, że Mushu jako ta postać z głosem Eddiego Murphy'ego nie ma prawa bytu w takim filmie, jednak jakiś smok opiekun, który pomaga Mulan albo też podpowiada jej, co zrobić w konkretnej sytuacji, mógłby się tam znaleźć i nie... Tym bardziej, że faktycznie był ten Feniks, którego można było zastąpić tym smokiem i nic by nie straciła ta animacja. Tym bardziej, że ten Feniks, no, on nie wyglądał dobrze. No nie. Może właśnie porozmawiamy sobie teraz o tym, jak ten film wygląda. No bo wydaje mi się, że to jest jego największa zaleta, że wygląda pięknie, że paleta kolorów używana jest znakomicie, że Nicky Caro ma naprawdę umiejętności pięknego przedstawienia historii. Czuć ten klimat właśnie jakiejś tam prowincji chińskiej w zamierzchłych czasach, gdzie ludzie sobie żyli, byli samowystarczalni, a jednocześnie mieli rodziny, rodzina cieszyła się estymą w ogóle. To jest też rodzina i oddanie rodzinie też jest bardzo ważną, ważną kwestią w tym filmie, bo czwarta cnota została później dodana do motta cesarstwa, co było dziwne, ale to jak całość wyglądała, to jak wyglądały sceny walk, to jest naprawdę mocna strona tego filmu i bardzo mi szkoda... Zdecydowanie największa zaleta. I bardzo szkoda mi Amerykanów, że muszą oglądać film na Disney Plus, a nie mogą pójść do kina. To prawda, zdecydowanie ten film się nadaje do pierwszego obejrzenia w kinie, bo wszystkie te sceny walk są nakręcone znakomicie, wszystkie te sceny batalistyczne. Widać tam zdecydowanie jakby wkład, jaki tam włożono, to ile poszło na to środków, te choreografie tych walk, te sceny batalistyczne, to wszystko wygląda pięknie. Wręcz mam wrażenie, że każdy kadr tego filmu można by było spokojnie jako jakąś fototapetę wykorzystywać. Jeszcze jeden problem mam w związku z tym, no bo ten film jest tak bardzo chiński, tak bardzo wieje Sajgonką od niego, że aż się czułem nieswojo słuchając tych dialogów po angielsku. I z tym miałem też problem w trakcie seansu. Bo mamy bardzo dużo właśnie aktorów azjatyckich, no praktycznie wszyscy są tam azjatyckiego pochodzenia, a te dialogi po angielsku, no bardzo, bardzo mi psuły też w trakcie trwania seansu to oglądanie tego. No tylko wiesz, no podejrzewam, że... Znaczy ja wiem, ja rozumiem, że to po prostu Amerykanie nie przepadają za napisami, więc ja rozumiem, dlaczego to zostało tak zrobione. No niemniej mi to przeszkadzało. A co powiesz o samej głównej bohaterce, granej przez Yifei Liu? Sprawdziła się jako Mulan? Jako Hua Mulan? Wiesz co, mam wrażenie, że przez to, że ta postać właśnie nie była tak dobrze rozwinięta, to aktorka też nie miała za bardzo czego tu zagrać, bo jakby ta postać Mulan też nie do końca przechodzi jakąś drogę tutaj w trakcie trwania tego filmu, bo no ona ma to chi i jest po prostu super koksem i nie musi tak naprawdę w ogóle ćwiczyć. No i ona jest od początku honorowa, ona chce pomóc ojcu, chce go odciążyć, chce tutaj ratować cesarstwo, chce wstąpić do armii, nie nadaje się na żonę. No i ona z tym jakby statusem zaczyna i z tym statusem kończy, więc też nie za bardzo tutaj sama Mulan ma jakiś rozwój. Oczywiście aktorka wypada wypada super. Też widać, że ma duże jakby zdolności fizyczne do grania tych wszystkich scen jakichś tam wymagających większej sprawności. Także ja tutaj do aktorki nie mam najmniejszych zarzutów, bardziej do samego pisania postaci.
Okej, okay, tutaj absolutnie się zgadzam. Ale Mulan dostała siostrę w tym filmie, co też trochę psuje wydźwięk pierwszych scen. Dodatkowo, że ta siostra jest... No nie ma, ta siostra jest po prostu i boi się. No właśnie jest, to jest dobre. I boi się pająków i to są jedyne jej cechy charakteru, i to, że jest będzie dobrą żoną, są jej jedyne cechy charakteru. Co jest trochę problematyczne w kontekście tym, że bo Mulan w animacji nie chciała być żoną i nie chciała przejść przez ten cały, przez cały etap dobierania jej męża, prawda? A Mulan filmowa jest super utalentowanym dzieckiem, co widzimy na ekranie. Później godzi się po namowie ojca na to, żeby ukryć swój dar. Staje się też posłuszną córką, która ma wyjść za mąż. I dopiero w pewnym momencie, w momencie kiedy konfliktu, w którym musi, chce pójść do wojska za ojca, znowu rodzi się w niej ta pasja do bycia nieposłuszną, teoretycznie, no nie? I to jest śmieszne, bo animacja nam zupełnie inaczej przedstawia tę postać, ten początek tej postaci, bo jakby nie powinno być dla niej problemu po tych kilku latach bycia dobrą córką, jakby problemem jest to, żeby podjąć, powinno być to podjęcie decyzji, a nie jest żadnym problemem. Bo skoro on dotarło do niej, że jej powinna być posłuszna, powinna być dobrą córką i dobrą żoną, dobrą kobietą, to dlaczego w tym momencie decyduje się wszystko to zostawić i być plamą na honorze rodziny, idąc do wojska? No nie? To jest też problem, wydaje mi się. Zmierzając do podsumowania, to Mulan moim zdaniem jest bardzo ważnym krokiem Disneya, który warto było zrobić. Tylko moim zdaniem trochę tutaj Disney zatrzymał się w pół rozkroku, że nie poszedł w żadną ze stron, przez co ten film tak naprawdę dużo traci. Ja powiem tak, faktycznie gdzieś tam, jeśli chodzi o koncepcję filmu, Disney zatrzymał się w pół drogi, bo film chce opowiedzieć tam trochę inną historię niż animacja, oryginalna animacja, ale jednocześnie no, nie dowozi na wielu momentach, na wielu etapach, co jest problemem. Ten film wygląda pięknie, ten film ogląda się dobrze, to nie jest zły film. On ma wiele, jakby, gdybyśmy nie dostali animacji z 98 roku, wielu z tych rozmów by nie było. To jest oczywista oczywistość, prawda? Jeśli bierzemy ten film jako po prostu film, samodzielny film, to jest przyzwoita ekranizacja legendy o Hua Mulan. Jeśli ją porównujemy i jeśli mówimy o animacji z 98 jako o przodku i tym protoplaście, no to sprawy się komplikują, jak pewnie słyszeliście. Ale zdecydowanie, jeśli chcecie wybrać się na ten film, to nie Disney Plus, tylko kino. Zdecydowanie kino. A teraz kolej na was. Dajcie znać, czy widzieliście już Mulan i podzielcie się z nami swoimi wrażeniami, czy macie podobne, czy zupełnie inne. I dajcie znać też, czy lubicie animację z 98, bo my chyba oboje przepadamy za nią. Także czekamy na was w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.